ważą się sprawy Polski najważniejsze. A więc modlimy się za naszą ojczyznę Polskę, za rządzących i za to, co będzie się działo w następnych tygodniach, miesiącach. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie, módl się za nami. Zjednoczeni z Chrystusem Odkupicielem Człowieka, módl się za nami. Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami. Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami. Przyjacielu Święty i Błogosławiony, módl się za nami. Następco Piotra i Sługo Sług Bożych, módl się za nami. Stróżu Kościoła, nauczający prawdy wiary, módl się za nami. Ojcze Soboru i Wykonawco Jego wskazań, módl się za nami. Umacniający jedność chrześcijan i rodziny ludzkiej, módl się za nami. Gorliwy miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami. Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami. Świadku wiaru, nadziei, miłości, módl się za nami. Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami. Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami. Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami. Głosicielu nowej ewangelizacji, módl się za nami. Mistrzu wskazujących do wypływający na głębie, módl się za nami. Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami. Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami. Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami. Bracie i mistrzu kapłanie, módl się za nami. Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami. Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami. Umocnienie małżonków, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Opiekunie dzieci i sierot, módl się za nami. Przyjacielu i wychowawco młodzieży, módl się za nami. Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami. Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami. Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami. Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami. Miłośniku liturgii, sprawujący ofiary na ołtarzach świata, módl się za nami. Uosobnienie pracowitości, módl się za nami. Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Przykładzie realizujący powołanie, módl się za nami. Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami. Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami. Upominający grzeszników, módl się za nami. Wskazujący drogę błądzący, módl się za nami. Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami. Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami. Rzeczniku i obrońcu prześladowanych, módl się za nami. Wspierający bezrobotnych, módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami.
Odwiedzający więźniów, módl się za nami. Umocniający słabych, módl się za nami. Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami. Patronie naszej ojczyzny Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Janie Pawle II, abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się, miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posławnictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa za wstawiennictwem intencji Ojczyzny Polski świętego Jana Pawła II. Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach, Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi, prowadzący nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym, przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowanie za bliźni, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej intencji, szczególnie za naszą ojczyznę Polskę, wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję, w mocy Ducha niosłeś ludziom orędzie o Ojcu bogatym miłosierdzie. Dziękujemy za świadectwo Twojego świętego życia i za każdy dar otrzymany od Boga przez Twoje wstawiennictwo. Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary. Prowadź do Jezusa. Ucz odpowiedzialności za Kościół i świat. Pomóż realizować powołanie. Dodawaj siły w walce z grzechem i wspieraj w dążeniu do świętości. Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za to, że dałeś Kościołowi Ciebie jako papieża Jana Pawła II. Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie głosiłeś dobrą nowinę o
o nieskończonej miłości Boga do nas. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i matczynemu stawiennictwu Maryi, Matki Bożej. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w swojej osobie wskazywałeś nam żywy obraz Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, zawsze zatroskanego o zagubionym życiu i oddalonym od Boga i Kościoła. Dziękuję Ci za nauczanie, wszystkie homilie, encykliki, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz za wskazania, jak to powołanie realizowałeś. Uproś nam oraz mojej osobie, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę. Wypraszaj mi światło i dar rady w życiowych wątpliwościach, a siły i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawniczego oddawania się na służbę Chrystusowi Maryi oraz przyczynia się do budowania naszej Ojczyźnie Królestwa Prawdy, Miłości i Pokoju. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami i za naszą Ojczyznę Polską.